znajdujemy się właśnie przy kompleksie klasztoru świętego Nauma, klasztoru, który został zbudowany już w X wieku. No i zapytamy Was na zwiedzanie. Ciężko już nagrywa, bo ciągle ktoś jeździ. Znajdujemy się już na terenie kompleksu świętego Nauma. Wcześniej mówiłam, że kompleks powstał w wieku IX, ale prawda jest, X, ale prawda jest taka, że powstał w wieku IX. W 800 już w którymś roku rozpoczęły się prace nad jego budową. Natomiast to, co teraz możemy podziwiać, to tak naprawdę efekt przebudów, jakie miały miejsce w wieku XVI. No i co by nie powiedzieć, rozciąga się stąd przepiękny widok na Jezioro Ochtyckie. Nawet przy takiej pogodzie jak dzisiaj, która nie jest zbyt idealna, jest trochę pochmurno, te widoki są tu tak bardzo ładne. Przede wszystkim możecie podziwiać pasmo Galicica, możecie zobaczyć Albanię i Pogdadel, który dzisiaj jest w pięknych promieniach słońca, a także daleko, daleko w stronę Ochrydy, także jest naprawdę tutaj prześlicznie i panuje tutaj rzeczywiście taka... Może nie tyle, że podniosła atmosfera, co czuć, że jest się w miejscu, które ma w sobie jakąś tam dozę duchowości. Z Ochrydy możecie do świętego Nauma przypłynąć takim statkiem wycieczkowym. A jest to na pewno super opcja na letnie dni, kiedy jest rzeczywiście bardzo ciepło i wtedy taki dzień spędzony na wodzie będzie mega opcją. Jeśli będziecie w klasztorze świętego Nauma, to koniecznie też zajrzyjcie do małej cerkiewki, która jest tuż obok niego. Jest to cerkiew świętej Petki i na jej tyłach znajduje się źródełko z wodą, które wierzy się, że pozwala wyleczyć choroby oczu. Także możecie tej wody napić i przemyć nią oczy, żeby uleczyć wasze choroby.